Pojedynki sam na sam z bramkarzem to zazwyczaj test Twoich umiejętności i trochę szczęścia. My kładziemy nacisk na umiejętności, co pokazuje prezentowane zagranie. Jak już przystało w naszych poradnikach, umiejętność gry obiema nogami to podstawa. Pierwszy etap to podprowadzenie piłki w stronę bramkarza, a następnie jej zatrzymanie. Etap drugi to podbicie futbolówki i odepchnięcie piszczelem jak najdalej w lewo. Prostując nogę w kolanie, oddajemy strzał na bramkę, ciesząc się ze zdobytego gola. Osoby, które do tej pory nie wykorzystywały swojej słabszej nogi do gry, będą musiały poświęcić więcej czasu na opanowanie zagrania, które można również wykorzystać w pojedynkach jeden na jednego.